Siemano wszystkim, z tej strony Farel i zapraszam do kolejnego odcinka z Żywych Trupów. Na samym początku chciałem Wam bardzo podziękować, ponieważ zostawiliście ponad 200 łapek w górę, za co jestem mega wdzięczny, dlatego lecimy z kolejnym odcineczkiem. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. Szukamy Clementine, tak? Coś takiego. Podnieśmy czapeczkę. No, czapka Clementine, normalne, co nie? Skok przez płot. Okej. Aha, walkie talkie zgubiła, no dobra. Sprawdźmy. Coś się zaczyna dziać, bo jest ładowanie w prawym górnym rogu. Kurczę, szmaciarz, ale mu kark skręcił szybciutko. Znaczy w sprawie, że skręcił tego, z buta mu wjechał na łeb. No i dobra. Ugryzł go? Ale lipa. Ależ to jest lipa. Ugryźli go. Pokaż ugryzienie, pokazujemy. She's not in her room. Vernon ain't in the house either. What the hell is going on? Whose blood is that? It's mine. Ale. Ale dym. No, no fucking way. There's no time to worry about. Tniemy rękę, tniemy rękę. No chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. Last night Vernon came to me and offered to take her with him. O kurde, tniemy łapę, nie? W tym odcinku nie ma opcji. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Okay. What do you need from us? Pójdę sam. Clementine's my responsibility. Tak, ja jestem poważnym gościem w tej grze. We're all responsible for Clementine, and in your condition, you may not make it to her in time. She needs our help, all of our help. Damn right. We can't let you do this alone. So that's settled then. We'll look for Clementine together. Hell yeah. Dziękuję. Dziękuję. Krótka piłka. Co o mnie idą, co nie? I care about Clementine, and I am a Christian man. Christian. I'm asking myself, if this was me asking you for help, asking you to put your life on the line, would you be there for me? Because there've been plenty of times you ain't been. Kiedy mi nie pomogłeś, Kenny, pierdol się. You know what, Kenny? Go fuck yourself. Ale że mu powiedział. Ale że mu powiedział. Wow. Maybe you should grow the fuck up. Do whatever you want, asshole. You might not have been keeping score, Lee, but I sure as hell have. And you've been looking out for yourself more often than your friends. And then you lose your shit when they don't bend over backwards to help you? Well, fuck you! You're on your own now. Oj, żeśmy się pokłócili delikatnie. What about you, Ben? I don't know. Whatever you think is best. To zależy od ciebie. O, zobaczymy, co Rudy zrobi. No, no, o srane jest i dlatego nie pójdzie frajer pompka, nie? I'll get the boat out onto the river. Figure I can wait there until you get back, or at least until nightfall. Can't speak for this one. He might not make it to the river. Come on, guys, let's go. Come on, guys, let's go. No to idziemy. Ładnie nam się odcinek zapowiada, co?
To ta dziura, faktycznie. Pusto! Spierdzielili, ale zadyma, ty. Ewakuowali się jednak. Albo Crawford cały ich po prostu złapał. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Mhm, posłuchali się, co? Coś się zaczyna. Troszeczkę ich tam idzie, co? Zamykajcie dziurę i się chowajcie, wariaty, a nie. You wanna play a game? Kto mówi? Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Tone? Fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Zabijecie. To ładnie powiedział, co? Dobieraj słowa, zabijecie. Ciąg dalszy nastąpi. Wow, ale w jakim nam się momencie gra kończy, mordo? No po prostu nie mam pytań. Continue, gdzie jest continue? Zombiaki jakieś idą. Get out here. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Tony! Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine's fine. A, oni tam w piwnicy siedzą, faktycznie. Choose my next words very carefully. You're fucking dead! I don't know who you are, but I will kill you! Do you understand? I know you will. She knows you. Gówno nie say goodbye. Now is the time. Była napisana na tablicy. O, najlepsze. Wyjście z sytuacji. Bezbłędnie. Tak z polskim akcentem to zrobiłem, nie? Tę panikę się je. Normalne. Wasn't a full chomp. No, it wasn't. We don't have a lot of time. O kurczę, idą. Ciekawe skąd nagle one się tu wzięły, nie? We're about to have a lot less. We'll stop them if we have to. We find a way out of here. No to szukamy drogi. Co my tutaj mamy? No okej, okay, jak to nie pomoże, to fajnie, że zaznaczone jest. Dobra, otwórzmy szafkę. Empty. Super. Kolejną szafkę. O! Już lepiej. No, tak troszeczkę nieprzyjemne. Ale weźmy to.
rozpierak. Okej, okay, dalej. Mhm, tutaj pusto, dobra. Tutaj mogę iść tędy? Mogę. A tutaj co jest napisane? A czy powiedziane? No. Dobra, dobra, nie straj żarem, bo to grozi pożarem, mordo. Tego nie otwieram, z tym nie rozmawiam. Dobra, ale porozmawiaj na początku z nim, bo może to jest ważne w tej rozgrywce. No okej. Okay. Czyli wszystko okej. Okay. Czyli wszystko. Good, good. Dobra, nie ma czasu na pogaduchy. Spierdzielamy po schodach do góry. Myślałem, że mają coś bardziej ambitnego do powiedzenia. Tutaj mamy B. Winda, otwórzmy ją. Albo rozeprzyjmy tym gównem. Dobra, mamy rozpierak, także easy. No. No i teraz, stare, rób tak. No ładnie. Dawaj, 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 stary, dawaj, dawaj. Jeszcze raz. Aha, mdleje już? No to jest fantastycznie. To super gierka się zapowiada, wam powiem. Nie mamy czasu. Tak się nazywał ten epizod. Także zaczynamy. You got any better ideas? Okay, it's now or never. Hun, he's awake! We have to deal with this bite, right now. I'm with you, just look at him! We've got to save him. We need every second we have. Yeah, I know. We've got to take the arm. I co, utną czy nie utną? Ja bym uciął. Of course not. We know there's gonna be a lot of blood. There's gonna be a shitload of blood. What if he dies? Just do it! A jak? Normalnie tniemy kikut. Robimy machen kikut. It's a big risk. Yeah. We're down here without a lot of options. Odetnij ją, jebać to. Fuck it. Cut it off. Seriously? Yeah. Yeah. No, standardowo. No trzeba, stary, tniemy tutaj i będzie git. No chłopie, no co, przeżyjemy jakoś chyba. Super narzędzie, takie... Aha, w ten sposób, ja myślałem, że ona machnie czymś toporem, cyk, a tak mamy ciąć? Byle szybko. Try to stay still. Just hold on. Ojeju. 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 Woohoo! No nieźle się porobiło. To nie jest normalne, żeby zwykły, normalny człowiek coś takiego przeżył bez rozgrzanego żelazka i przypalenia, nie? Oh my god, you're alive. It was getting to the point where we figured you weren't coming back. Całe szczęście. Ręka piecze jak dawny. My arm's on fire. I can still feel my fingers. Only hell. All this hurts more than you can believe. Do you think you'll be able to travel? You lost some blood. No ładnie, ładnie wam powiem, się porobiło. Dobra. Żeby teraz nie było jakichś, kurde, głupich gierek. Kamień, nożyce, papier, który pierwszy, nie? Bo ja mam kikut. Drabina.
Z jedną ręką. Malutka, przede wszystkim. Kurde, ale zadyma jest w tym odcinku. Ja pierniczę. Dobra, wspinamy się, wariacie. Co się dzieje? Coś spadło z góry chyba. Ale zadymka, wam powiem. Kurczę. Zaczynamy bez jednej ręki. No idź. Uwaga! Ładnie poleciał, nie? No idziemy wyżej. No, jesteśmy prawie już na samej górze, na szczęście. Aha, nie, jeszcze nie! Myślałem, że to już, a to jeszcze nie. Jakieś pomieszczenie. Też zleci ta? Na bańkę? No, nie zleciała. Szkoda. Jesteśmy na dachu. Tak jak w Walking Dead w pierwszym sezonie, jak sobie Mark Bells obciął sam rękę na dachu, pamiętacie? Jak był kajdankami przypięty? Nie ma ratunku. Ratunk! Ratunk, nie ma ratunku. Wasn't this city empty not too long ago? Crawford bastards did one thing right, I guess. There's thousands. Seems like they followed us here. But that can't be, can it? Musimy zapoczekać na to. They just roam. Musimy zejść z tego dachu. We need to get off this roof as fast as we can. It's not safe down there. We can't just walk through the streets. You planning on growing some wings? Dobre. Mimo, że nie ma ręki, to jeszcze się jego żarty trzymają, nie? Właśnie. Let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Good. I don't think we can ignore what just happened to Lee. He lost a lot of blood down there. Omid's right. A, kapie sobie jeszcze. Fajnie, super. You know. It didn't work. You know, I know. Take it easy. Pieprzyć. I look like I need any preferential treatment? Well, you could have taken my damn leg down there. Wouldn't have slowed me down a bit. You hear me? Yeah, we do. No właśnie. Now what? We need to get down there and find a scared little girl. Let's try to get our bearings. Dobra, to bierzemy się do robótki. Tu jest ten dzwon, który tak ciągle bił, co nie? Mhm. Nie ma ratunku, na to nie patrzymy. Tutaj co jest? Dobra, drabinę. Mogę ją wziąć albo... No tak, wiem, że rozsuwana drabina. Super, stary. Nie. Dobra, schodzimy na dół do pomieszczenia. Looks like Crawford Square over there. No dobrze, ale ja chciałbym zejść. Yeah, if half the dead population of Georgia wasn't wandering the streets. No i co? Czyli nie idziemy tędy? No dobra, szkoda, to idziemy w tamtą stronę. Troszeczkę powiem wam, że bez sensu. Ja bym normalnie próbował tamtędy, później nie wiem. Coś bym myślał, jakbym był na dole, co nie? Zobaczmy teraz tutaj, o co chodzi. We need to head back that way. We'll stop off at the mansion, like you said, and make sure we didn't overlook anything. Yeah. Just need to figure out a way to get there. Mhm. Dobra, stary, cofnij się. Idziemy dalej. Co się tutaj dzieje? Tutaj aż się nic nie dzieje.
Co tam patrzysz, mordo? Omid. What's up over here? Bell Tower. That's what's up. Huh. Yeah. That could help. Mhm. Może nam pomóc dzwonnica, dobra. Żeśmy się już dogadali, że mamy dzwonnicę, fantastycznie. To wszystko może teraz wyskoczy nam na drabinie. Łapka, oczywiście, że tak. Teraz postawimy drabinę sobie poziomo. Aha, bo ja nie mam ręki, no to ja będę nosił, no tak. Nie trzeba. No na pewno. Postawmy właśnie to wszystko w tym kierunku. Aha, ja jedną ręką robię, tak? Jak on wariat kamikadze. Yeah. Could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. You shouldn't be the one to go. My leg's feeling better. Let me do it. No dobra, no to ciśnij tam, Omid. No. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. A, ja. Oczywiście, że ja. I get bitten again? No tak, prawda w sumie, ma rację. Jak to szlachetny chłop. You two are all she's got, okay? Be careful. No co, stary, wskakuj na drabinę. A, myślałem, że będzie tak w ogóle szedł, balansował, nie? Dostań się na dzwonnicę, no to się dostajemy. Powolutku, ale się dostajemy. Wiedziałem, wiedziałem. Wiedziałem, że ta drabina. Ale w łeb dostał. Spadnie na dół. Ale jestem na dzwonnicy, super, fantastyczny. No szkoda. Dobra, zadzwońmy w dzwon lepiej. Od razu dzwonimy w dzwon. Chyba zwerbowałem ich o jakieś parę tysięcy więcej. Dobra, trudno. Albo one podejdą po prostu pod wieżę, a oni sobie w tym momencie zejdą bez problemu. They're coming this way. Tons of them. Jesus. Now get back here. Teraz wracaj tu. No. Mi się wydaje, że damy radę skoczyć, nie? I think I have to jump. There's no way back. Fuck, be careful. Mam. I'm so fucked. No. Dobra, stary, skacz. Próbuj, próbuj. Ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Łap się! Przecież jakby on tak uderzył piszczelami o ten kamień, to... Nice. Klękajcie, narody, co bolało. Now let's get the hell out of here. Dobra mordy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, 250 łapeczek w górę. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się, piona!